No przywitaj się. Cześć, witajcie. Co po pierwszym dniu siewu? No, co stwierdziłeś? Bo ja nie siałem i co stwierdziłeś? No dobrze, dobrze. Siewnik się spisuje. Ustawiałeś próbę kręconą i przyjechałeś po całym dniu. W międzyczasie robiłeś po całym dniu jeszcze siewu rzepaku. Zrobiłeś próbę kręconą i co? Myli się czy nie myli się tam przypadnie? Na 10 arów, wiesz ile się pomylił? Nie wiem. 2 gramy. Widzisz, czyli ustawienia są specjalnie do rzepaku. Co tu stwierdziliśmy? Ty stwierdziłeś, że nie mogłeś zrobić na tym pierwszym biegu, nie mogłeś zrobić próby, bo ci podziałki brakło. Co się stało? No, mów szybko, kurwa, zastanawiasz się, przecież to nie ja robiłem, tylko ty. Musiałeś, błąd fabryczny powstał w wspawaniu, tu pokaż palcem. Tutaj. Już firma wysłała to. Powiedzieli, że się no nie zgrywało tutaj. Źle, w złym miejscu ten lizak, czy jak to nazwać, był przyspawany. Pomiarka. Źle tutaj jest przykładane, przyspawane i zabrakło podziałki. Skali zabrakło. Skali zabrakło, więc musiałeś przewiercić dziury. Nie wysyłać sprzęt na drugą koniec Polski, tylko my mamy w międzyczasie coś tu usuwać i ich informować. A nie jak tam inni piszą, że jakim cudem ty obcinasz 2 centymetry znacznik. Takim cudem, że nie chciał wejść głębiej, a pokazywał 3-5 coś takiego. 3-5 czy ile i te 2 centymetry czy ile tam obciąłeś, to co? To była informacja już podana tam do firmy. No. My mamy w własnym zakresie go demontować, bo to jest prototyp, nie demontować, tylko go usprawniać pod to, żeby nam służył. Tak jak jesteś, tacy gówniarze piszą, to niech sobie oszczędzą te głupie pisanie. Bo ja to czytam i widzę, jakie bzdury wypisują nieletni. No tak. Bo mądremu nie trzeba tłumaczyć, jak głupiemu nie przetłumaczyć. A to są takie jakieś... Takie jest zasada. Głupi będzie zawsze głupi, a mądremu przetłumaczysz i zrozumie. Druga sprawa, co z talerzami? Ten talerz jest za duży. Ten talerz odcinający, nie ten. Tamten mówiłeś chyba. Tamten chyba, no. Z tamtej strony. Ale obydwa chyba po bokach powinny być trochę mniejsze. No jest inaczej, inny kąt. Inny kąt jest, nie? No nie wiem, musimy przebić to, teraz nie ma czasu no na i to. No i później z powrotem na ten zrobimy to dać. Zrobimy to na jesienne. Ten zestaw, to wszystko co przyszło, żebyście wiedzieli, to jest na całą jesień, a może dłużej. No i teraz będą boleści dupy, że dłużej może zostanie, bo mi się to podoba. Jak mi się podoba, to znaczy będę to finalizował. 12 kół, na każde koło 2 redlice talerzowe, podwójne talerzowe, lekko usunięte, żeby samo się czyściły, na szerokim kole kopiującym, potworowym kopiującym. I 2 redlice sieją po ugnieceniu koła. Pięknie to wygląda. Oczywiście mówiłem, że do rzepaku grabek nie potrzeba, Adrian wymyślił, później nie zabezpieczył. Z śrubę trzeba też, zgubiłby prawie grabki. Trzeba taką śrubkę teraz po prostu do firmy. Tu proszę o, z takimi tulejkami, co tu wchodzą. O, o, tu jakieś podkłady. Aha, bo ty trzeba poprzekładać. Nie ma z tamtej strony, musisz dzwonić. Odkręciła się. Odkręciła się, bo nie dokręciłeś. Nie, ona nie była, ona była dokręcona. Świetnie się nim zawraca. Tak samo jak talerzówką, to jest podobna konstrukcja talerzówki, co tamtej talerzówki, kolka, co tego siewnika. Można na maksa zawracać, nic tu się nie dzieje, nigdzie nie dopiera, nigdzie koło nie dochodzi. Można zrobić nie ósemkę, tylko za jednym razem zawrócić w to samo miejsce, bez cofania. Bo ja widziałem, tylko więcej po prostu miejsca potrzeba, nie? Ale przy rozstawie teraz będziemy siali pod, siejemy pod 21 metrów. No to poprzeczniak zostaje szerszy i jest ten pole manewru, nie? No tu jest dzięki za tego, za użyczenie panu ciągnika. Zbyszkowi. Także no bo byśmy pewnie nie tak. Dzisiaj jest drugi dzień siewu rzepaku, musimy zdążyć, bo idą z powrotem deszcze. A siejemy dosyć sporo rzepaku, bo sami wiecie, że jak się uda, to jest plon. A jak jest plon? To są pieniądze. To są pieniądze. I wtedy można myśleć nad
nad taką decyzją, czy finalizujemy ten sprzęt, czy go oddajemy. Ja bym chciał, wiaty żeby ten postaw. Sprzęt został. Wiaty to jest bardzo dobre, tak jak jeden napisał, że my testujemy, ale wytrzymałość lakieru. Pewnie. A po co? Jakby był badziewie lakier, to już w drugim roku by tam zeszedł. A jest jakoś na runerze. No jest. No. Chyba firmy też muszą dbać, żeby były odpowiednie lakier, nie? Nie wszystko na raz. Jak wy sobie chcecie stawiać wiatry, od razu Krakowa nie zbudowali, nie? A żeby taką fajną halę zbudować, to trzeba 200 tysięcy. Po kolei widzimy, co nam potrzebne jest. Jeżeli jest okazja, to korzystamy z okazji. Ten sprzęt, no to jest naprawdę, to można powiedzieć, to się udało firmie. To się udało firmie. Ciągnik, powiem tak, jeżeli by pojechał na razówę na orkę, musi być grubo ponad 100 koni, bo ma co robić, bo to jednak leżówka, żeby wyrównała, trzeba ją zagłębić. Teraz to Adrian i tak płytko dał. O, jeszcze dałeś. Jeden dałem, bo wtedy równo mi robi. No. Tu jest regulacja. Pokaż mi, tu jest regulacja. Talerzówki. Talerzówki, głębokość. Im więcej wyciągniesz, tym głębiej ona wchodzi, nie? No i przodem też musisz też wyregulować. Pierwszy rząd talerzy na przedniej belce i wypoziomować ją, nie? I ona robi robotę jakby... Jak my teraz robimy po tych deszczach talerzówką, jadę i równam, to on już ma lżej. I tak samo musi być zrobione żeby troszeczkę przeschła ta ziemia, bo no, inaczej i doprawione to ale jest. Ale powiedzą, że palanie paliwa, to jest normalne. Ciągnik by nasz dał radę, jak robione jest dwuetapowo. Wtedy sobie daje radę ten nasz 90-konny z tym zestawem i on będzie 10 na godzinę szedł. Ale jakby to miał go puścić, podejrzewam, na surową orkę, to chyba pierdziałby przy 6 na godzinę, nie? No. Ale no co, zestaw jest ciągany. Nic, te pompy nie dostają w dupę. Tak samo z tą talerzówką. Ja sobie robię pięknie w każdą dziurę, cofnę, już jadę, opuszczam. Na wale masz zakręcać, normalnie. Tak kazał nam. Są tacy asy, co piszą, że koła trzeba. Tam jest dławik, żeby powoli podniósł i opuścił te koła. I by mi to chyba hektar zamiast 15 minut, to chyba bym robił pół godziny. To tylko przykład już teraz daję. Dobra, teraz przypomniało mi się, muszę sprostować to, co powiedziałem, że pług trzyskibowy 52-11 Zetor ma ten sam plecak. Ja tylko widziałem i byłem święcie przekonany, że jest ten sam. I ci, co piszą teraz, że niestety się mylę, no to dobrze. No przecież ja powiedziałem we filmie, chyba że się mylę. Takie słowo użyłem. No. No i dobrze, że mnie prostujecie. Pompa jest ta sama. Plecak, podnośnik jest to samo. Także chyba że się mylę. Ale nie, że niektórzy piszą zaraz i bluzgają, że ogólnie z krytyką, że ogólnie ja nic nie wiem i się mylę. Nie, bo ja widziałem, ale nie miałem do czynienia. I chyba że się mylę i taki użyłem słów i odnoszę z powrotem do filmu sobie się cofnijcie, co ja powiedziałem. Wziąłem stare tam dwa paragony od razu wezmę. Poprzednie. Boże, ale to wyjecie. Tutaj w Sławnie najdroższe paliwo już mamy drugi rok. Nie wiem czemu. Zmówili się, dwie firmy się zmówili i jedziesz do Słupska, 10, ale 12, 15 groszy jest taniej. Kiedyś najtańsze. Każdy litr, obojętnie jakiego paliwa, obojętnie nie, tylko chodzi o ropę. Olej napędowy jest, tu jest zawsze 10, minimum 10 groszy droższy jak 23 km dalej. Za 50 zł, 142 litry. Tak więc jesteśmy na polu. Teraz musimy siewnik przygotować do siewu. Musimy rozłożyć talerze boczne. Dobra.
koło ostrogowe zwolnić. Drugi talerz. A, tata wam powie... Zapomniałem wam jeszcze powiedzieć coś. Ta kostka pamięci w tych znacznikach, ona... Coś jest nie tak w niej. Czasem mi się załącza inny znacznik. Dobra. I jedziemy siać. A, może wsypiemy od razu pół worka. Tylko opuszczę. O. No zaraz będziemy inną odmianę siać. Ua. Trochę wsypiemy. Znacznik, dobra, obroty sobie ustawimy. Amortyzację przedniej osi wyłączyliśmy, wtedy nam nie będzie pływał. Tutaj po nocy siałem. Ale to i tak równo wyszło. O kurde, jak nas znosi. Piach. Tutaj miejscami. Tutaj trochę za mało mi zostawił, kurde. Co mi Milcia przywiozłaś? Rosołek. I bułkę? Patrzcie. Ja uwielbiam rosołek. Zobacz jakie to jest krzywe pole, widzisz? Masakra, nie? Tu trójkąt, tam daj spokój. Dobra, słuchaj, jedz ten rosół. Dobra. O czym mi to ja jem i widzimy się później. Po rosole wiecie jaki to jest dzień tygodnia. Jak trzeba, to trzeba. Jak cały tydzień padała niedziela słoneczna, no to trzeba wykorzystywać, żeby ściać ten rzepak, bo po 22 ma znowu najść front i padać 2-3 dni, pokazują. Już się coś tam chmurzy. Dobra, zakończyliśmy najgorsze pole, jakie mogło być. Gdzie jest raz, dwa supy, dwa paliki, reklama i na środku wybudowani. I z każdej strony tutaj jedyna ściana jest prosta. Ta. A tutaj jest łuk. Tam tak idzie, tak, 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 tak. Dajcie spokój. 2 hektary. Jak widzicie, tutaj poprzeczki nie robiłem, bo tak i tak tu są te supy. I opryskiwaczem trzeba będzie tak przejeżdżać. Po zasianiu 20 hektarów rzepaku stwierdzam, za mało podnosi ten siewnik na siebie. Tak jak teraz jest, jest on podniesiony. I zobaczcie, kółkami się haczy o ziemię. Ale jakbym wziął go bardziej tak, to mi kółka nie sieją tamte z przodu. Nie dotykają ziemi w ogóle. Coś tu do poprawy jest jeszcze. Tak, żeby tu przerobić, żeby on mocniej go jeszcze narzucił na siebie. I
to nie jest żadne moje marudzenie. To jest po prostu takie moje spostrzeżenie, żeby to bardziej udoskonalić, a jak się to udoskonali, to będzie jeszcze lepsza maszyna niż jest teraz. O, jak łącznik wezmę tak, tak jak powinien być. Wziąłem tak jak powinien być, się wynik. Nawet jeszcze trochę powinien być. Nie, jest teraz dobrze. To mi te koła, to mi te talerze w ogóle nie jadą po ziemi. Sami widzicie, że one nie dotykają ziemi. O, tu palce można włożyć pod nie. Wielki znawca się znalazł. No, zera powiedzą. Dobra. A na takich ludzi to ja tylko tak. O. Jedziemy dalej, musimy siedzieć dalej. Dobra, jedziemy do domu, widzimy się później. O, jak widzicie, 60 też przygotowana prężnie na jesienną orkę. Jeszcze coś myślimy, żeby jednak podniosła te 3 skiby. Jedną rzecz trzeba będzie zrobić i będzie podnosiła. Zawór przelewowy prawdopodobnie przelewa i tyle. Ale tak to podnosi 2 skiby. 3 skiby pociągnie na 35. Dobra, tak więc Milcia, dzięki za oglądanie i co? I do następnego odcinka. Na razie. Pomachaj. Ale ty ładnie wyglądasz. A co ty tak chwalisz, Milcia? Daj buzi.